Zmiana nigdy nie dzieje się sama i zawsze ktoś musi być jej adwokatem. Ten odcinek będzie właśnie o tych ludziach, adwokatach zmiany wolnościowej. Marcin Chmielowski, zapraszam na Wolność pod Ostrzałem. Murray Rothbard, ojciec założyciel współczesnego ruchu libertariańskiego, napisał kiedyś, że ruch wolnościowy nie może opierać się tylko na teorii. Oczywiście, dobra teoria jest niezbędna, bo przecież nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Ale teorię też ktoś musi promować. Książki, o których autorach nigdy nie słyszał, będą leżeć w bibliotekach i nikt ich nigdy nie wypożyczy. A teorie w nich opisane po prostu się nie rozpowszechnią. To oznacza potrzebę rozgłosu i haseł, które zainteresują szerszą opinię. Ktoś te działania musi zorganizować i libertarianie muszą o tym pamiętać. Na każdego teoretyka libertarianizmu musi przypadać jeden jego praktyk, który będzie propagował ideę. I tak się dzieje, powodując, że ruch wolnościowy jest ciekawy, różnorodny i warto się do niego włączyć. Przede wszystkim pamiętajcie o jednej rzeczy. Żaden libertarianin tak naprawdę nigdy nie jest sam. W każdej okolicy zawsze działa jakaś inicjatywa libertariańska, inicjatywa wolnościowa. Taka, w której są ludzie o podobnych do waszych poglądach. Jakie to są te poglądy? No takie, w których uważa się, że państwo powinno ingerować tylko wtedy, kiedy zagrożone jest czyjeś życie lub czyjaś własność. Takich inicjatyw jest już coraz więcej. Takim punktem przełomowym już stricte w moim życiu było chyba 2010 rok, gdy złapałem się na praktyki do centrum Adama Smitha, gdzie miałem przyjemność pracować z wieloma osobami już bardzo znanymi w ruchu wolnościowym. Następnie później to już dalsza moja kariera polegała na tym, że zaangażowałem się w Kolibra, stowarzyszenie, które ma bardzo szeroką formułę i tak naprawdę bardzo mi odpowiadało. Ono było takim miejscem, gdzie z jednej strony spotykało się doświadczenie starszych członków, a z drugiej strony energia tych młodych, którzy faktycznie chcieli działać i zmieniać jakąś naszą rzeczywistość. Polski sektor organizacji wolnościowych rozwija się bardzo szybko. Jest w nim zaangażowanych coraz więcej ludzi, którzy są coraz bardziej profesjonalni i dysponują coraz większymi środkami. Nie znaczy to jednak, że polscy wolnościowcy nie mają swoich własnych problemów. To, czego brakuje, to koordynacji wysiłków, budowania koalicji, okrągłych stołów, nie wiem, wolnościowych w konkretnych tematach. Brakuje organizacji parasolowych. Ale pewne rzeczy się zmieniają. Ja już słyszałem, że na gruncie warszawskim powstają pewne lokalne koalicje. Są zjazdy wolnościowe organizowane. Coś się zmienia, ale cały czas brakuje tego zbierania szyków i skutecznego działania razem w imię istotnych celów, celów, które mogą zmienić Polskę. Pomimo tych problemów już teraz jesteśmy zauważeni na świecie. Todor Papić to członek zarządu European Student for Liberty, ponadnarodowej organizacji skupiającej młodych libertarian. Ma perspektywę, dzięki której może umieścić polskich libertarian i naszych rodzimych wolnorynkowców na skali sukcesu. The Polish movement, I think, is very much at the top. I know that it doesn't probably seem that way when you're in Poland, but there are more than 50 organizations working in Poland that are close to liberty, libertarian ideas and liberty in general, the liberty movement. And again, with the policies and the reform that Poland has gone through, it's one of the rare examples of what a socialist country, of how a socialist country could adopt capitalism or you know, conduct these reforms successfully, relatively successfully, yeah. Zresztą ruch wolnościowy nie tylko w Polsce jest coraz silniejszy. Także w Europie i na świecie. Jaka inna konferencja zgromadziłaby kilkuset młodych ludzi, którzy za własne, a nie publiczne czy partyjne pieniądze przyjechaliby spotkać się ze sobą i rozmawiać o wolności? Tylko libertariańska. Libertarianie z Polski uczestniczą w wydarzeniach o charakterze ponadnarodowym. Ale u nas też jest bardzo dużo do zrobienia. Bardzo często potrzebne są działania, które mają typowo krajowy charakter. Jednym z nich jest obrona jednej z najbardziej prześladowanych mniejszości w Polsce, którą są przedsiębiorcy. Staramy się dbać o to, aby na poziomie legislacji i pomysłów rządowych nie pojawiały się regulacje, które jeszcze mocniej uwierają przedsiębiorcom. My się skupiamy na mikro, małym i średnim biznesie, czyli 99% polskich firm i chcemy wprost reprezentować ich interes. Często jesteśmy w związku z tym w pewnym sporze, konflikcie z dużymi przedsiębiorstwami, z sieciami handlowymi, ale mamy świadomość, że to MSP i w Polsce, i w Europie, i na świecie to jest
istota gospodarki i oni wymagają szczególnego wsparcia, są bardzo rozproszeni, rozdrobnieni. Naszym celem jest to, aby ich integrować i wspierać. Często ich wspieramy w sporach z administracją publiczną, bo ten mikroprzedsiębiorca, jeżeli spotyka się z urzędnikiem, czy to Urzędu Skarbowego, czy ZUS-u, czy na poziomie samorządu terytorialnego, no on z reguły jest na pozycji straconej. W związku z tym nasi członkowie mogą od nas otrzymać wsparcie w tego typu sporach, jeżeli oczywiście przedsiębiorca jest stroną poszkodowaną. Nie wszystkie inicjatywy wolnościowe działają na skalę ogólnopolską. Niektóre są zupełnie lokalne. I żeby było jeszcze ciekawiej, niektóre z tych lokalnych inicjatyw odnoszą całkiem fajne sukcesy u siebie w terenie. W jaki sposób chcecie dotrzeć z treściami libertariańskimi do mieszkańców Siemianowic? Przede wszystkim rozmaitymi akcjami informacyjnymi oraz edukacyjnymi, na przykład zapraszając znanych z działalności na polu propagowania liberalizmu i libertarianizmu gości, którzy w Siemianowicach Śląskich przeprowadzają wykłady oraz prelekcje. W 2013 roku przygotowaliśmy raport o stanie dróg w Siemianowicach Śląskich. Oceniliśmy jakość prawie każdej ulicy w naszym mieście. Kiedy opublikowaliśmy to również na naszym fanpage'u na Facebooku, pojawiły się głosy niektórych libertarian z pozostałych zakątków Polski, że w zasadzie takie działanie jest bezcelowe, ponieważ miasto nie powinno się zajmować budową ani naprawą dróg. Natomiast my wychodzimy z założenia, że w sytuacji, kiedy miasto i tak zabiera nam pieniądze w podatkach, to naszym prawem, a nawet obowiązkiem jest sprawdzanie tego, czy te pieniądze są w efektywny sposób wykorzystywane. Jakie perspektywy stoją przed ruchem wolnościowym w Polsce? Chyba możemy być optymistami. Ja myślę, że w perspektywie nadchodzącej dekady organizacje wolnościowe i koalicje tych organizacji wolnościowych będą w stanie przekuć teorię, w której jesteśmy nieźli, na praktykę, co będzie skutkowało tym, że życie zwykłego Kowalskiego będzie po prostu lżejsze, że będziemy żyli w państwie prawa, gdzie respektowane są podstawowe wolności i będziemy zarówno silni na gruncie teoretycznym, na gruncie legislacji, będziemy silni, jeśli chodzi o organizacje edukacyjne. Będziemy w stanie również organizować czas i młodym ludziom. Także patrzę na rozwój polskiego ruchu wolnościowego z wielkim optymizmem i myślę, że zdecydowanie możemy zostać liderami pod tym kątem w naszej części świata.